Z tej strony Patrycja Formela. Jestem specjalistą do spraw finansów firmy Notus Finanse. Współpracuję razem z Abaconem. Kredytami hipotecznymi zajmuję się 12 lat. Dzisiaj poruszymy sobie takie najbardziej topowe zagadnienia związane z kredytami hipotecznymi, które są ostatnio bardzo na czasie i nurtują bardzo moich klientów, więc mam nadzieję, że zainteresują również Państwa. Jak wygląda obecna sytuacja związana z WIBOR-em, będącym jednym ze składników oprocentowania kredytu? Ostatnie półtorej roku było czasem, kiedy zanotowaliśmy najniższe stopy procentowe w historii. Stopa procentowa polskiej waluty to właśnie WIBOR i ten WIBOR przez ostatnie półtorej roku wynosił mniej więcej około 0,21 punkta procentowego. W ostatnim czasie już Rada Polityki nieznacznie, ale już go podwyższa, tak? Ten WIBOR wpływa na to, że idą nasze raty kredytu w górę albo w dół, obecnie no w górę. Dzięki temu niestety całkowity koszt, odsetki również idą w górę, a jak WIBOR idzie w górę, to też zmniejsza się nasza zdolność kredytowa. Także to są wszystko jakby, to jest taka chronologia, która jedno idzie za drugim. Jeżeli klienci obawiają się oprocentowania zmiennego właśnie tego WIBOR-u, jest możliwość wzięcia kredytu z oprocentowaniem stałym. Teraz już każdy bank musi zagwarantować klientowi możliwość skorzystania z takiej oferty kredytowej. Jest ono droższe już na starcie od oprocentowania zmiennego, ale daje jednak gwarancję spokoju przez 5 lat, tak? Czy są jakieś preferencyjne warunki finansowania przez banki dla domów ekologicznych? Jak najbardziej są. Coraz więcej banków otwiera się na kredyty eko. W każdym banku wygląda to inaczej. Są banki, które wymagają tylko oświadczenia projektanta, architekta, że dany dom spełnia daną normę, którą bank wymaga. Są banki, w których musimy jednak pokazać świadectwo charakterystyki energetycznej. A są banki, w których wystarczy tylko przedstawienie kosztorysu na druku bankowym, w którym udowadniamy, że robimy fotowoltaikę, pompę ciepła, czyli właśnie te odnawialne źródła energii. Jak się spotykasz z klientami, to czego oni się najbardziej boją? Dzisiaj klienci najbardziej boją się wzrostu cen. I to wszędzie, zarówno w przypadku kredytów budowlanych, jak i w przypadku transakcji, gdzie kupują jakieś nieruchomości. Więc pierwsza rzecz to wzrost cen. Druga rzecz, której klienci się boją, to właśnie Rada Polityki Pieniężnej, co się zadzieje w najbliższym czasie w związku właśnie ze wzrostem stóp procentowych, czyli o tym, o czym rozmawiałyśmy sobie gdzieś tam na początku, właśnie o tym WIBOR-ze, o którym wspominałam, tak? Jeżeli ten WIBOR pójdzie w górę, no to te zdolności pójdą na łeb, na szyję, niestety, no i raty również pójdą w górę, tak? Więc tutaj jakby wracając, odnosząc się do tego początku naszej rozmowy, myślę, że to są takie dwie na dziś dzień kwestie, które najbardziej nurtują i no, martwią troszeczkę moich klientów.